Jaki jest twój ideał kobiety? Zgrabna, elokwentna. Miła, zabawna. Z charakterem. Mądra, inteligentna. Z niebieska oczami, poczynami. Dobra, musi być wyrozumiała. Mój ideał kobiety? Proszę bardzo. Blondynka czy brunetka? Zdecydowanie blondynka. Tylko blondynka. Blondynka. Blondynka, bo to moja dziewczyna jest. Blondynka! On też mówi, że blondynka. Wszyscy kochają blondynki, a już we wrześniu na Antenę Jedynki powróci najsłynniejsza serialowa blondynka w Polsce. Wreszcie jesteśmy na planie i kręcimy drugi sezon. Kamera, akcja! Ten pierwszy sezon blondynki był przygotowywany chyba przez 10 lat, on jakoś był dosyć długo pisany. Paskudny pies, co ty robisz, no? Ta następna seria, no zajęła nam 4 lata, tyle ile zajęła, ale już jesteśmy. Pierwszy wychodzi doktor. Ty po torbę i do samochodu. Sylwia jest troszkę dojrzalsza, bardziej zdystansowana, trochę bardziej miastowa w wyglądzie. No widzicie, że już nie noszę na sobie kratek. Stara się oczywiście cały czas zbawiać wszystkich i pomagać, ale robi to z lekkim dystansem, jakby świadoma tego, że każdy tutaj żyje swoim życiem mimo wszystko. Zaczekajcie, aha! W życiu Sylwii te wszystkie osoby typu Pula Hula, Augustiki, wszyscy oni się pojawiają w jakimś tam mniejszym, o większym zagęszczeniu. Krowa Kościuka ma przejść badania na gruźlicę. Pojawia się też nowy mężczyzna, o którym nie mogę za dużo mówić, ale na pewno też namiesza w życiu Sylwii. Jak to wyjdzie, czy to się ludziom spodoba, to zobaczymy. Serdecznie zapraszam wszystkich widzów TVP na nowe odcinki Blondynki już we wrześniu. Pozdrawiam, Julia Pietrucha.